Świetlista i jednocześnie halloweenowa rowerowa masa krytyczna, na której spotkać można było różnego rodzaju potwory z innego świata. Uczestnicy, poprzebierani w postacie rodem z zagrobu, przemierzali ulicę Grudziądza, siejąc w mniej zorientowanych niektórych przechodniach nawet czasem strach. Na szczęście towarzyszyło rowerowej masie krytycznej wsparcie medyczne z Medsaru, który w razie potrzeby był gotowy nieść pomoc przestraszonym przechodniom. Kampania wyborcza w toku, więc nie zabrakło również kandydatów wyborczych. Niedawno gościł na rowerowym przejeździe Janusz Zięcioł, a obecnie Andrzej Wiśniewski. Światło odblaskowe z przodu jest nieobowiązkowe. Na koło.